Olek, cieszę się, że zagrasz ze mną w grę. Tak. Super, nie? Zagramy dzisiaj w Sight. Grałeś już tam w Monopoly albo w coś innego. A na czkawkę najlepszy jest Sight. Super gra z ilustracjami Bartka Rzalskiego. Ty masz armię czerwoną, ja mam Skandynawów. I w tej grze będziesz zdobywał, eksplorował. No i chodzi o to, żeby proste zasady są, bardzo proste. Celem gry jest umieszczenie 6 gwiazd na początku gry. Gdzie ja mam stawiać swoje znaczniki, skoro ty je stawiasz tam? Też możesz tutaj postawić. Bo obok się... twojego? Tak, wprowadzimy też statki powietrzne. Na początku wylosujemy jedną kartę defensywną i jedną ofensywną dla każdego statku. Statek nie zajmuje pola, czekaj, tylko wchodzi na nie. Są tutaj karty przygody też zielone. Je odkrywasz, kiedy jakiś znacznik, wejdziesz na pole ze znacznikiem. Którego stawiasz teraz na swojej planszeczce i wykonujesz z górnego paska zadań akcję. W międzyczasie czytaj instrukcję, a ja od razu potasuję karty przygody. No i tak jak powiedziałem, że każdy z mechów ma jakąś zdolność. Także każdy z mechów. Zobacz, jeszcze możesz taką jedną rzecz zrobić, że jak będziesz wykonywał te zadania, to możesz postawić zbrojownię, kopalnię, robotnika. Dobra, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem? Aha, no, mamy jeszcze pieniążki, które możesz wydawać. No i to w zasadzie chyba byłoby wszystko. Aha, jeszcze zasady ruszania się stron. To jak już mamy wszystko wyjaśnione, możemy zacząć grać. Co do zasad, nie mogą być zbytnio skomplikowane, bo młodsi gracze albo ci mniej doświadczeni bardzo szybko się znudzą. I odpowiadając na pytanie, w co grać z dzieciakami, jeżeli jeszcze nie jesteście doświadczonymi graczami, gdzieś poszukujecie jakiejś takiej rozrywki, no bo sklepy internetowe są otwarte, kilka moich propozycji. Na początek goblety. Gra bazująca na klasycznej grze kółko i krzyżyk, z tąże jednak różnicą, że tutaj gracze naprzemiennie wykonując swoje ruchy mają jeszcze możliwość zjadania pionków przeciwnika, jak i swoich własnych. No i starają się w ten sposób utworzyć linię poziomą, pionową lub skośną, aby wygrać. Gra o tyle jest ciekawa i zmienia troszeczkę to klasyczne pojęcie kółka i krzyżyk, że po dotknięciu gobleta, który już stoi na planszy, musimy go podnieść. Może to doprowadzić do sytuacji, że nieświadomie, jeżeli zapomnimy o tym, jaki goblet był pod spodem, możemy dać wygrać przeciwnikowi. Story Cubes. Gra sprzedana w milionach egzemplarzy na całym świecie, z licznymi dodatkami. Opiera się na kostkach i symbolach narysowanych na tych kostkach. Możecie sobie wymyślić mnóstwo zabaw związanych z tymi kosteczkami. Możecie układać opowieści, szukać wspólnych znaczeń, szukać co nie pasuje do całej historii. A jest to bardzo, bym powiedział, pobudzająca, interaktywna rozgrywka, gdzie opiera się cała zabawa na mówieniu, opowiadaniu, szukaniu skojarzeń. Dlatego bardzo świetnie rozwija zasób słów dzieciaków, jak i dorosłych czasami. Zatem Story Cubes jest ciekawą alternatywą dla różnego rodzaju opowieści, które dla bajek, które to wy możecie tworzyć razem ze swoimi pociechami. Gry z serii Lego. Raz, że dostajecie klocki, a dwa, że dostajecie grę planszową. Katalog gier Lego jest dosyć rozbudowany, zawiera 20 kilka pozycji. A wiadomo, Lego porządnie wydaje swoje klocki, a zabawa też jest przednia. Gry są i prostsze, i bardziej skomplikowane. Ja tutaj mam taką grę Monster Fall. Dzięki Adam za pożyczenie, jeszcze przed epidemią. Kiedyś oddam, spokojnie. Gra też, można by powiedzieć, opiera się na schemacie kółka i krzyżyk, czyli trzeba ułożyć swoje pionki w linii poziomej, pionowej bądź skośnej. No ale tutaj jeszcze nam przeszkadza zły, wredny pająk oraz pojawiają się różnego rodzaju... Oczywiście nie mogło zabraknąć doble. Ja tutaj mam wersję Star Wars, ale klasyczna, czy też w jakiejkolwiek innej konwencji, opiera się na takim samym założeniu, na szybkiej reakcji, znajdowaniu dwóch takich samych symboli, no i wspólnej zabawie. Gra sprzedana w milionach egzemplarzy na całym świecie.
Polecam serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze nie miał z nią styczności. Jest to dla początkujących graczy doskonała pierwsza gra, żeby zacząć swoją przygodę z planszówkami. Jeżeli już gdzieś mieliście styczność z planszówkami, graliście a to w goblety, a to w double, bądź jakieś prostsze gry, które nie opierają się na zasadzie start, meta, rzucamy kostką i poruszamy się tyle pól, ile wypadnie na kostce, no to polecam Pędzące żółwie. Mam tutaj jeszcze Żółwie z Galapagos, można powiedzieć, taka sama zasada działania, gra na większą ilość osób. Oraz King Domino. To są już takie gry, które nadal mają proste zasady, a wprowadzają już troszeczkę więcej myślenia, kombinowania, nazwijmy to nawet strategii. Dlatego tutaj wasze już pociechy albo domownicy, którzy chcą troszeczkę czegoś więcej, no mogą zacząć w tę grę jak najbardziej śmiało grać.